Ale jeżeli chodzi o próby, jest super, dziewczyny sobie świetnie poradziły. W ogóle dzisiaj spałam 5 godzin. Są mega zdolne, zorganizowane. Co ja tutaj robię? Co ja tutaj robię? I co, przeszliśmy cały scenariusz? Jestem Vaiana z Motunui. Siądziesz na pokład mojej łodzi. I myślę, że jesteśmy gotowi na jutro. Stresujesz się? Trochę. Musisz odpukać, odpukać, odpukaj, to już się nie stanie. Zaraz schodzimy, zaczynamy i co? Dobra, kochani, ogólnie to Boże, jesteśmy nareszcie na miejscu i chodźcie. Musimy teraz znaleźć scenę, w ogóle tutaj to wygląda jak taki lekki escape room. Jezu, ej, patrzcie to, patrzcie to. Scena, w ogóle tutaj będziemy śpiewać. Dopiero teraz to do mnie dociera. Wow, patrzcie na to, patrzcie na to tutaj. I ta wielka widownia. Co ja tutaj robię? Co ja tutaj robię? No i co, mamy dzisiaj próbę. Będziemy tutaj sobie śpiewać, tańczyć. Czy będzie dobrze? Nie wiem, może nam wyjdzie. I oczywiście to jest wszystko robione dla was. Będziemy tutaj dla was śpiewać. Mama, Maje! Fajnie będzie, chodźcie na koncerty, kupujcie bilety. No i co? Wow, mega. Dobra, idziemy dalej. W ogóle te dwa pierwsze dni, czyli Katowice i Kraków, to będą najbardziej stresujące koncerty, ale też najbardziej jakby, wiecie, takie emocjonujące, no bo jednak to są nasze pierwsze koncerty, my też nie wiemy, czego się spodziewać, ale jestem pewna, że będzie super. I dziewczyny teraz poszły na przymiarki, ja jeszcze czekam na swoje przymiarki. W ogóle jestem ciekawa, jakie stroje mamy, bo dziewczyny jeszcze nam nic nie zdradziły, ale jestem pewna, że są świetne, no i co? Fajnie będzie, serio. Dzień dobry, ja powiem, co tu się dzieje. Zaczynamy próby dźwięków. Jak widzicie, mam mikroport, mam też uszy, na których słyszę podkłady, słyszę piosenki, słyszę też swój głos, także jestem cała podpięta. Jutro będę miała rozpuszczone włosy, więc nie będę wyglądać tak jak dzisiaj. Scena, są super matematyczne i szkolne wizuale. O, faktycznie, coś się zmieniło. Ej, czuję się jak ta starsza babcia. O, o, nagle słyszę. Co mówiłeś, wnuczku? Nie. Ona mówi, że ona jest babcią. Tu mamy drugą babcię. Tak, tak właśnie kończą my trzy. Jedna już nie dosłyszy, druga nie chodzi, a trzecia ma się dobrze. Mi odbija coś, słuchajcie. Ja się lekko stresuję. W ogóle dzisiaj spałam 5 godzin. O godzinie 6:50 zerwałam się na nogi na zasadzie Boże, Boże, to dzisiaj. Więc jest lekki stresik, ale jest dobrze. Wszyscy mówią, że chyba jest dobrze. Hej, dzieciaki! Boże! Tęskniliście za nami, bo ja za nami tak. I taka wspominajka z ostatniej klasy. Na ostatniej klasie ja miałam zapalenie tchawicy, tak. I realnie nic nie mówiłam. I ze wszystkimi gadałam na translatorze, że dosłownie mówi za mnie translator. Przysięgam, że tak było. I tak, dokładnie, tak było. I to było mega dziwne. A na tej klasie jest próba i jeszcze nie straciłam głosu. Więc to jest jakby o może, o nie, czy ja teraz może... Nie, musisz odpukać, odpukać, odpukaj, to już się nie stanie, to się nie stanie. Będą tam dbać o to. No mają problem po prostu. Patrzcie, mega fajne, mega fajne. Z tego leci. Czekaj, co? Patrz. Serio. Jak leci dymem. Mam całe ręce już pewnie takie, wiesz, takie chwiejące. Tak, w ogóle uważajcie na siebie zawsze. Jak są banki, to potem jest mokre podłogę, może się wywalić. W ostatnim odcinku, albo nie wiem, czy to było ostatni w tym momencie, kiedy to puściłem, Julka powiedziała, Ola nauczy tekstów. Zrobiłam to. Punkt numer dwa. Nauczyłam się kroków. Minuta ciszy dla Oliwa. No nie czekam! Czy widzieliście na naszym już Instagramie informację o tym, że już w lipcu startują nasze kampy letnie, gdzie będziemy mieli okazję spędzić razem 7 dni w cudownej atmosferze, tańcząc, śpiewając, biegając i nie tylko, bo będzie nasze karaoke, ale będziemy mieli też nasz cudowny koncert na końcu. Koncert my trzy! Koncert my trzy! Karaoke! Jesteście gotowi? Bo ja tak! To co? Zaczynamy to!
Pierwszy raz śpiewam z takim mikrofonem. Jak to się nazywa? O, mikroport właśnie. I pierwszy raz z takim czymś będę śpiewała i jest chyba, właśnie ta próba jest teraz taka potrzebna między innymi dla mnie, żeby się w ogóle przyzwyczaić, że nie trzymam mikrofonu, tak? Tylko po prostu mam go. Ona jest słodka w ogóle dzisiaj. W sensie po prostu, tak, słyszycie to na pewno, słyszycie. Chodzi o to, że po prostu jak ja to mówię, ja czuję się jakbym siebie oglądała w takim starym telewizorze z lat 90. Tak. Takim, wiecie, takim pudełku dosłownie. To jest autentycznie coś takiego w słuchawkach, jak macie dwie słuchawki. Ostatnio oglądałam Wajanę i uwaga. No. Jestem Wajana z Motonui. Wsiądziesz na pokład mojej łodzi, przepłyniesz ze mną ocean i oddasz serce Tefiti. Tak! Gempi, widzisz to? My na scenie z takim czymś. Cześć Gempi! Fajnie, fajnie wyglądacie. Jeszcze jak będziecie, ale jeszcze jak będziecie ubrane, to już w ogóle będzie pięknie. To mój problem, nie wiem czy to problem czy nie, ale naprawdę. Ogólnie to ja się śmieję i płaczę jednocześnie, bo się wywaliłam na bańkę. Dobra, to sami możesz zaczynać, co? Chciałam sobie bańki, ja dobra, tam biegłam. Możemy? Dawajcie. Właśnie jesteśmy na próbie generalnej już do naszego koncertu Metrzy Show w Katowicach pierwszego. I co, wysyłam wam mnóstwo energii, oglądajcie, dziewczynom świetnie idzie. Zaraz czeka nas to. O, nie! Nie bój się. Poczytaj, poczytaj scenariusz, czego nie znasz. Nie, ja za całe już. Ja wszystko nagrywam, najwyżej grupa zbyt. Nie, teraz następuje proces zakładania bluzy, kiedy masz kulę. Zdejmujesz kulę. Serio? Odkładasz kulę na ziemię. Znajdujesz case, na którym musisz postawić kolano. Otwierasz. To trwa. Prawda? To trwa. Co trwa? Nakładanie bluzy, kiedy masz kulę. A to pewnie, no to... Podnosisz kulę, kładasz ręce, jesteś gotowy. Ale jeżeli chodzi o próby, jest super, dziewczyny sobie świetnie poradziły, są mega zdolne, zorganizowane. I co, przeszliśmy cały scenariusz i myślę, że jesteśmy gotowi na jutro. Stresujesz się? Trochę. Zawsze się stresuję występami. No. A teraz jeszcze się stresuję podwójnie, bo stresuje się i za nas, i za nie. Za dziewczyny, tak. I jeszcze to jest dodatkowo pierwszy koncert, więc w ogóle stres jest podwójny. Ale myślę, że damy sobie radę i że będzie naprawdę fajnie, bo mamy podwójną energię, więc tak, będzie podwójnie super. Będziemy się podwójnie wszyscy wspierać, dokładnie. Podaj dłoni, zróbmy krok i mama Maje! I teraz razem z nami! Śpiewajmy! Operator! Że nie mają siły. Ja jej nie mam i chyba widać. Śpiewamy do widowni, a widowni jeszcze nie ma. Myślę, że one coś tam kłamały. Nie wyglądają jakby nie miały siły. Ja mam ochotę po prostu wrócić do hotelu i pójść sobie na dobrą, długą drzemkę. Wykąpać się i być przygotowanym na jutro. Ejo, mamy już kolejny dzień i właśnie jesteśmy w drodze do naszej sali, gdzie dzisiaj gramy koncert, więc dzieje się, będzie wziąć w razie W. A ja sobie wezmę, bo nigdy nie wiadomo, jeśli nie. Może to się dobra, stanie. Nie bierzemy. Nie? No dobra. Mam tam. Serio? Zaraz przyjdę, no. Niesamowite to jest, robią one to, Pamela maluje? Słuchajcie kochani, to co kobietki kochają najbardziej, zaprowadzam was do, nazwijmy to make-upownią. Ja już jestem zrobiona, jak widzicie, więc jakby porównując mój wczorajszy stan, to dzisiaj jest na pewno trochę lepiej. Uwaga, uwaga, tutaj są nasze cudowne makijażystki. Dagmara i Pamela. To my. Ona się już robi, tutaj na dole. Słuchajcie, dziewczyny są niesamowite, jak widzicie, efekty są super, mi się bardzo podobają. Blur. Nie no, żeby nie było. Sama natura. Wy się tak budzicie. Tak, my tak wstajemy, my tak się budzimy, włosy zrobione, make-upy zrobione. Wczoraj miałyśmy w sumie 10 godzin prób.
Nie powiem, było tego sporo, trzeba było wszystko doprecyzować, tak wiecie, dopiąć na ostatni guzik. I dzisiaj wydaje mi się, nie wiem, ja na przykład jestem mniej zestresowana dzisiaj. Dzisiaj już mam takiego powera, że dobra, jest koncert, jest nasz pierwszy koncert, pierwszy! Jezu, to jest nasz pierwszy koncert! Mam dzisiaj mega dobrą energię i czuję, że na scenie damy z siebie 1000%, może nawet 2000, może nawet 1000000%. Będzie cudownie, jestem zachwycona. Po wczorajszych próbach, już ta druga generalna próba, zrobiła na mnie takie wrażenie, że siedziałam i myślę sobie, ale super. I co? Trzymajcie za nas kciuki! Trzymajcie kciuki! Lecę! Teraz nie czuję jeszcze nic. Jestem tak zaspana, lekko mówiąc. Ja też. I dodatkowo mam coś takiego, że nie zdałam sobie wszystko sprawy dalej. Nie wiem, albo zdałam sobie sprawę tak bardzo dawno temu, że się przyzwyczaiłam do tego, albo w ogóle nie zdałam sobie sprawy i dalej jestem taka lekko, wiesz... Mhm. Ja jestem zaspana, ale ja troszeczkę wcześniej, bo ja się ogólnie przebudzałam dzisiaj strasznie. W sensie, nie wiem, nie mogłam spać jakoś. Ten jest taki stresik, ale bardziej chyba nie tym, że nam się nie uda, tylko tym, że nie, po prostu co się wiecie, dzieje, nie? Tak, to jest to. No. I też każdy z nas to po prostu... To jest taki stres podekscytowanie. To jest taki stres motywujący bardzo. Bardzo motywujący. A ja czuję, że jestem tylko śpiąca. A ja bym... Sandy nie wie, co to robi ogólnie. A ja nie wiem, o tak wczesnej porze dziewczyny. A jest 10 już. Dostałem sygnał, że dziewczyny są gotowe. Gotowe na koncert. Zaraz tak, jesteś... zaczynamy. I co? Lecimy w takim razie. Świetnie, w takim razie już nie będę tutaj więcej kombinował, tylko zaczynamy koncert. To jest taki stres motywujący, po prostu. Cześć! Znajdźcie na to! Znamy pierwszy koncert na trasie My 3 Show.